Jezu. Dzień dobry. Możemy być. Proszę, zapraszamy. Jest u nas bardzo ciepło. Posłyszałam na cześć. No, dostałam piękne kwiaty, tylko muszę jeszcze znaleźć sposób na to, żeby je zabrać ze sobą jutro do samolotu. Mam przesiadkę w Warszawie i lecę do Rygi. O co tam lecisz? Mam zdjęcia do filmu dla platformy dużej i kręcimy na Łotwie jeszcze 2,5 tygodnia, więc nie odpocznę, odpocznę sobie w październiku. Dobra. Możemy robić, ja sobie sprawdzę menu. Jak walnę tatara, to będę taka niemodna, nie? Nie, no będzie odskulowo. Powinna być wege. Tak? No nie wiem. Nie, no ja muszę jeść mięso. Starałam się nie jeść, ale... To ja powiem, żeby mi zamówiła tatara i wino. Byłaś w tym roku w festiwalowym jury. Jakie to doświadczenie? Super, to było w ogóle naprawdę szczerze dla mnie mega wyróżnienie, że w zeszłym roku dostałam nagrodę, tak sobie pomyślałam, Boże, skończyłam szkołę 5 lat temu filmową i teraz do mnie zadzwonił dyrektor Gdyni i mnie zaprosił do jury i to było super miłe, ale to jest też fajne oglądanie krótkich metraży, bo widziałam tych krótkich metraży 30. Bardzo ciężko jest je w ogóle zobaczyć, bo ich często nie ma w kinach, więc... A też jest tak, że to są w dużej mierze filmy na przykład moich kolegów ze szkół filmowych, ale nie tylko, więc cieszę się, że mogłam je zobaczyć. No i miałyśmy takie damskie jury. Trzy kobiety wspaniałe. No najbardziej mi się podobał film, który wygrał i któremu dałyśmy główną nagrodę i to jest Wiktoria z Kasią Figurą. Film o tym, że taka kobieta po 50 dostaje przez przypadek pocztą wibrator i za jego sprawą odkrywa w ogóle swoją kobiecość i przyjemność w momencie, w którym wydawałoby się, że może już jest na to trochę za późno, ale się okazuje, że wcale nie jest. I ten film tak naprawdę, jak tylko go zobaczyłyśmy, to już czułyśmy, że wygra i to jest film, który tutaj mnie powalił, bo śmiałam się, a po chwili płakałam ze wzruszenia i to jest super, jak kino to robi z tobą. Ile czasu przed imprezą, przed galą zaczęliście przygotowania? Zawsze za późno zaczynam. I potem się śpieszę i się wściekam. I biegnę do windy i... no. Restauracja. Zobaczymy, czy odbiorą. Nie odbierają. Nie, nie ma. Czekajcie, no może... Jeszcze raz spróbuję. Czy ja bym mogła, bo do restauracji się nie mogę zadzwonić, a chciałabym zamówić jedzenie do pokoju, czy to jest możliwe? Dobra, mam czekać na linii, tak? Witaj w Mercure Hotels, już za chwilę przyjmiemy twoje zamówienie. Ona też nie odbiera. Co tam się dzieje na dole? A kreacja? No, mam taką sukienkę, tylko ona musi leżeć, musi leżakować jak dobre wino. Od Maćka Zienia. Musi leżeć, żeby się nie pogniotła. Taka właśnie. Nie, na leżąco ona tak nie wygląda spektakularnie. Jak na człowieku. Super jest ten materiał, jest taki trochę pomiędzy jedwabiem a kostiumem kąpielowym. A dodatki to jest mój nowy najlepszy przyjaciel, czyli apart. I będziemy zaraz wybierać. Dostałam tutaj mnóstwo stafu diamentowego. To jest typ numer 1. To jest typ numer 2. Które? Chyba to. Bo zobaczcie, jakby tak zrobić tu. To pasuje. Dzwoń Paulina. Cześć Paulina, tu Marysia. Co mam pomóc? Słuchaj, bo nie możemy się dodzwonić do restauracji, a ja bym zjadła takie niemodne danie jak tatara i tatara. Białe wino wytrawne się bym napiła i może wodę jakbyś wzięła nam tutaj. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dzięki wielkie, papa. No tak, fajnie. Tam jest taka trybuna i na tej trybunie stoi Błażej Hrabkowicz, taki dziennikarz filmowy i komentuje, że ktoś idzie i ma taką sukienkę i tak dalej i się umówiliśmy na to, że będzie ostro dzisiaj, że będzie po prostu jechał mocno. Ostrzegłam go, że będę mu odkrzykiwać, więc zamknę, bo tam jest kobieca łazienka pełna chaosu. Dzień dobry. O, super, to ja wezmę. No, jakby pani mogła przywnieść nam, może pani postawić na łóżku na przykład.
Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Umyję ręce. Powinnam zamówić hummus i marchewki i troszeczkę sałaty z ziarnami słonecznika. W zeszłym roku na festiwalu... Nie, czekajcie, pieprz mi wpadł w tą dziurkę. Nie, to w zeszłym roku na festiwalu, jak dostałam nagrodę, nie, że się zupełnie tego nie spodziewałam, ale no... Nie miałam pewności, właściwie jakoś już się tak wewnętrznie pogodziłam z tym, że tej nagrody nie dostanę. Ale jak mnie na gali posadzili na miejscu z brzegu, to już sobie pomyślałam, że może jednak coś. Ale jako, że gala trwa strasznie długo, to po 2 godzinach stwierdziłam, że może w jakiejś przerwie na reklamę, albo jak będzie moment, to wyjdę, albo na jedną kategorię po prostu wyjdę do toalety i... No i dobrze, że tego nie zrobiłam, dlatego że 2 minuty później stałam na scenie z nagrodą i odbierałam nagrodę z toalety, albo po prostu ktoś by ją za mnie odebrał. Także warto siedzieć, polecam wszystkim, którzy mają szansę na nagrodę, żeby jednak siedzieli na widowni i czekali na to. Pan prezes. Panie prezesie, pan jada mięso? Czy ja jadam? No. Jadam. Ja bym nie jadł. Właśnie jak masz ochotę, to jest tatara. Nie, to ja tatara nie jadam. Jadam mięso, ale nie tatara. To jest cytat z mojego filmu z zeszłego roku. Tatara nie jadam. Nie, nie, nie. Tu jest one. Fajne, nie? Piękna. Musi być mocne zapięcie, bo to są po prostu dobre kluczyki. Trzeba go nie zgubić. Dobra, powoli musimy kończyć. Wracam do mojego beauty teamu. Przyjechał do mnie specjalnie mój ukochany Tomek Górecki, stylista fryzur. Prosto z Warszawy i Karolina z Sisley Polska. Także kończymy i widzimy się na czerwonym dywanie. Zamknę za wami drzwi.